Szanowni państwo, nazywam się Paweł Paczkowski i jestem studentem drugiego roku szkoły doktorskiej na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach krótkiej prezentacji chciałbym przedstawić kilka najważniejszych wybranych aspektów mojej pracy. A tematem mojej pracy badawczej jest Sterowanie procesem krystalizacji odlewu za pomocą innowacyjnego ochładzalnika zewnętrznego umożliwiającego zmiany intensywności chłodzenia. W niniejszym filmie chciałbym przedstawić stanowisko pomiarowe do badania generatorów termoelektrycznych. Zanim to jednak uczynię, muszę pokrótce przedstawić tło projektu badawczego. Specyfika niektórych procesów technologicznych umożliwia korelację pomiędzy wykorzystaniem ciepła odpadowego a przebiegiem procesu technologicznego. W odlewniach istnieje możliwość użytecznego wykorzystania ciepła uwalnianego podczas procesu krystalizacji. W procesie odlewniczym struktura i właściwości odlewu zależy od składu chemicznego stopu oraz warunków krystalizacji. Proces krystalizacji ma ogromne znaczenie w technologii wykonywania wyrobów odlewniczych. Celem badań jest opracowanie i wdrożenie form odlewniczych umożliwiających modyfikację parametrów krystalizacji zachodzących w odlewie przy wykorzystaniu skorelowanego układu generatorów termoelektrycznych oraz systemu lokalnego schładzania odlewu za pomocą ochładzalników umożliwiających zmiany intensywności chłodzenia. Teraz chciałbym przedstawić zbudowane przeze mnie stanowisko pomiarowe do wyznaczania charakterystyk prądowo- napięciowych generatorów termoelektrycznych. Do badań wybrałem 7-watowy generator termoelektryczny teg 1241 Jest to według specyfikacji moduł przemysłowy o napięciu jałowym 11,5 V, napięciu przy znamionowym obciążeniu równym 7 V i wymiarach 55 na 55 mm. Generator termoelektryczny został umieszczony pomiędzy blokami aluminiowymi, które wytwarzają stabilną różnicę temperatur. Układ sterowania stabilizuje temperaturę strony ciepłej i zimnej. Część pomiarowa systemu dokonuje pomiaru temperatury strony gorącej i strony zimnej. Strona gorąca wykorzystuje grzałkę półprzewodnikową, a strona zimna radiator z wentylatorem o płynnej regulacji obrotowej. Moc grzejna strony gorącej oraz intensywność chłodzenia strony zimnej jest płynnie regulowana metodą zmiany szerokości impulsu. Dzięki zastosowaniu bloków aluminiowych, temperatury po obu stronach generatora są jednorodne, co widać na zdjęciu wykonanym kamerą termowizyjną. Całością systemu zarządza sterownik z wyświetlaczem, informującym o pomierzonych i zadanych temperaturach w sterowaniu strony gorącej i chłodzącej oraz o różnicy temperatur. Na wyświetlaczu użytkownik może odczytać zadaną temperaturę strony gorącej, temperaturę pomierzoną strony gorącej, zadaną temperaturę strony zimnej, temperaturę pomierzoną strony zimnej oraz różnicę temperatur. W celu wyznaczenia charakterystyk generatora należy połączyć stosowny układ pomiarowy. Dla celów pokazowych zmontowałem zespół sześciu żarówek LED, które posłużą jako odbiorniki dla generatora termoelektrycznego. Dla wybranego generatora różnica temperatur na poziomie 70 stopni Celsjusza wystarczy do zasilenia prostego odbiornika. Po wyłączeniu układu grzania blok strony gorącej generatora zaczyna stygnąć, czemu towarzyszy spadek generowanego napięcia. Dokładnie taki sam efekt w zakresie produkcji energii przewidujemy w formie odlewniczej ze stygnącym odlewem. Kolejne spostrzeżenie dotyczy strony zimnej generatora. Wyłączenie wentylatora powoduje pod wpływem strumienia cieplnego wzrost temperatury strony zimnej, co jeszcze bardziej pogłębia spadek różnicy temperatur i w konsekwencji spadek produkcji energii elektrycznej. Kolejnym etapem projektu będzie implementacja generatorów termoelektrycznych w odpowiednio zmodyfikowanych formach odlewniczych.